Cześć, film nagrywam wtedy, kiedy można było wychodzić z kolegami, z przyjaciółmi, ale teraz nie można wychodzić, więc radzę bardzo, 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 żebyście wy też nie wychodzili, bo ja nie wychodzę, więc wy też nie wychodźcie. Zapraszam do oglądania. Hej, to bardzo, dzisiaj jest kolejny odcinek i dzisiaj będzie odcinek z challenge'ami. Wiem, że lubicie challenge, ale te challenge będą z bajkami. Bajki te możemy zobaczyć na specjalnym paśmie Pulse Kids na kanale Pulse 2. A przez cały odcinek będzie nam towarzyszył Jerzyk. Tak, Jerzyk, który jest właśnie tu i się do nas uśmiecha. Pierwszy challenge, pierwszy challenge będzie polegał na tym, że będziemy losować smurfy, które od smurfy możecie zobaczyć na kanale Pulse 2. I ten challenge będzie polegał na tym, że smurfy. Mamy tu smurfy na koło fortuny oczywiście. I będziemy musieli losować emocje, czyli na przykład dane emocje smurfa, czyli na przykład, nie wiem, Papo Smurf jest dojrzały, czyli musi, jeżeli wylosujemy Papa Smurfa, to będziemy musieli być taki dojrzały. Jestem poważnym człowiekiem. Może nie, dobra, Papa Smurf jest taki bardziej, taki mądry. On takie umie przewidzieć konsekwencje tego. Dobrze powiedziałem? Konsekwencje. Gargamela? No właśnie, o nie, zapomnieliśmy o Gargamelu! Ale Gargamel to nie jest Smurf. No wiem, ale nie, Gargamel. Nie polecam Gargamela. Znaczy Gargamel jest fajny, ale on jest zły. Ja nie lubię zły. Teraz losujemy emocje. Maciek pierwszy. Dajesz. O nie. Lalu. Lalu. Dajesz. A my ktoś dobry, Nie! Jak? O nie, teraz ja dobra dajesz. Pokaż to słońce. To jest. To jest śpią, Nie. A Wojtek dobranoc. Śpią. Laluś. Laluś, seria. Teraz jest druga runda. Znowu zaczynam od Maćka. Śmiernego. Z Grybus. O nie! Nie! O nie! Dobra, teraz ja. A ja będę miał. Nie, raczej po prostu smurfa, ale zobaczymy. Ciemajda! Teraz pokazuję Maciek. Smurfy ma fajne. Jestem bardzo ciekaw, jaki będzie jasno to DDA. No, dajesz. Ja lepiej pokażę marudę. Jaka dzisiaj pogoda! Druga postać to z Grybus. Gdzie? Wojtek, chodź. O, ty wie! Teraz jest Stasiek, powiedz, co ty masz? Papa Smurfa i Ważniaka. Dobra, no to co? Co pierwsze? Ważniak. Idzie na inny bok? Taki mądry, taki... A, ja jestem najmądrzejszy z was, dostałem szóstkę z matematyki. Ja, no o, szóstkę. A ja dostałem pianę, a ja jestem na piątce. A wiecie, że jak się obrócicie o 360 stopni, to upadniecie? Chodźcie. A jak podskoczycie, to skoczycie na bok? Aż ty najmądrzejszy! Zapraszam do mojej chatki. Chodźcie. Ja mam śpiocha i smurfetkę. Pierwszy to będzie śpioch. Ty, Marcel, śpioch! Praca, czekam. Ja jeszcze chcę pochać. Nie ma spania. No pomoc? A druga postać to smurfetka. I ze smurfetką mogę. Cześć Ważniak! Cześć śpioch! A ja mam smurfy Lalusia i Ciemajdę. Dobra, to pierwszy Laluś. O, jestem piękny, tak? Laluś mówi na rękę. Nieprawda. Nie nadaje się do takich, bym powiedział. Ty mi o to nie przyjdziesz, to... Kaić. Ale jestem ładny. Teraz będę, no będę miał teraz postać Ciemajdę. Kurde, nawet nie wychodził. W paśmie Pulse Kids też lecą piżamersi. My będziemy mieli maski, bo oni ratują świat w maskach, żeby nikt nie widział, bo to wiecie, to jest sekret.
I my będziemy maski, ale my nie będziemy mieli taką maskę, tylko my będziemy mieli maskę, która nic nie widać. Czyli my nie będziemy widzieć i mamy tor. I będziemy musieli przejść przez drzewa i wtedy wygramy to Czesku. Dobra, ja idę pierwszy oczywiście. 3, 4, stop. Stop! 18:43. 4, start! Dziewięć. 3, 4, start! Jezus, już, dobra, stop. 12 sekund. Dobra, najważniejsze było to, że nie byłam ostatnia. Na kanale Plus 2 też lecą jeźdźcy smoków. My, jak będziemy mieli przeciwników, czyli przeciwnik będzie Maciek, który jest tam, i my będziemy trafiać strzałami, ale u nas strzały to kuleczki. I potem sprawdzimy, kto najmniej dostanie kuleczkami, kto po prostu wygrywa. I tak jest ten challenge. Wychodzisz! Jest! A nie mam 6. Ja mam 6. U mnie 5. Teraz czas na mnie. 3, 7, 8, 5, 8, 6. Ja mam 14. Ja mam 16. Ja mam 13. Nie mam siły. 8, 9, 10, 7, 16, 15, 16, 22, 38. Raz. O Jezus! Dwa. Raz. Trzy. Cztery. 19, 18, 20. No to czwarte miejsce, trzecie miejsce. Ja drugie! Ty jeszcze miałeś. Ja miałem 23. To już by było na tyle tego odcinka. Ostatni challenge był bardzo męczący. I dajcie łapkę w górę. Łapki w górę, tak, w górę, nie w dół. Nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, bo bardzo będę wam dziękował. No i co? Zapomnieliście o Jerzyku? To nie wolno, bo on tutaj towarzyszy cały czas. A tobie, Jerzyku, podobało się?